Ryszard Terlecki skomentował zakażenie koronawirusem. Terlecki: po otrzymaniu wyniku testu nie wróciłem na salę sejmową. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapewnia, że po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 nie wrócił na salę sejmową. Rutynowy test, który wypadł pozytywnie, wykonałem już po moim udziale w rannych obradach Sejmu. Jasne, że na salę nie wróciłem, napisał na Twitterze. Ryszard Terlecki otrzymał pozytywny wynik na COVID-19 we wtorek rano. Wcześniej brał udział w posiedzeniu Sejmu, siedział tuż obok prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wicemarszałek zwraca uwagę, że po otrzymaniu wyniku testu już na salę sejmową nie wrócił. W związku z kolejną falą koronawirusa powrócono do testowania członków prezydium Sejmu przed posiedzeniami. Z naszych ustaleń wynika, że członkom prezydium wykonano tak zwane szybkie testy OK. Godzina 10. Marszałek wykluczyła posłów z obrad. Marszałek Elżbieta Witek wykluczyła dziś z posiedzenia Sejmu czterech posłów Konfederacji: Jakuba Kuleszę, Grzegorza Brauna, Konrada Berkowicza oraz Krystiana Kamińskiego i poprosiła ich o opuszczenie sali plenarnej. Posłowie nie mieli założonych masek ochronnych. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16590 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 282 pacjentów.